Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Skymer. To jest kolejny odcinek oceniania waszych kanałów, gdzie wchodzę na wasze kanały i na wasze własne życzenie cisnę z was bekę. Chyba że ktoś rzeczywiście się stara, no to oczywiście wtedy pomagam, komentując przydatnie, jak ulepszyć swoją jakość filmów. Ale w każdym razie przejdźmy do pierwszego kanału. Nie mamy teraz Nixena, mamy tylko 3 filmy i tutaj mamy niestety trochę mniej lajków tak naprawdę, jeżeli chodzi o tak zwane ratio i... Hot 16 halenge, kuźwa. Czekaj, zrobię jeden eksperyment. Google Translate, kuźwa. Jak Google Translate wypowie challenge, czy jak ja to mówię przynajmniej? Challenge. No challenge! Challenge. To dlaczego piszesz challenge? Plus jeszcze oczywisty w sumie tip, jak napiszesz halenge, to nie dostaniesz wyświetleń od halenge. Jak tam u was widzowie? Ojo, już mamy bardzo duży problem. Audio! Po pierwsze, szum w tle. Na obydwóch słuchawkach. Po drugie, bardzo mocne utrzymanie na mikrofonie. Po trzecie, dlaczego jest mikrofon tylko na lewej słuchawce? Jesus, minuta 45 wstępu. Zostało minuta 15 na rap. Więcej wstępu niż rapu. Świetnie. Siema, jestem Nixem, jestem fanem i nikt nie jest moim fanem. Mało osób, mało filmów, zobacz ile masz Lislików. Ta zostaw Licka na funpagę, kuźwa. Świetnie. Może też kogoś wielkiego znominuję, też Enziego. Nie nagrywałeś tego raczej z muzyką, bądźmy szczerze. Bo się nawet nie starałeś, żeby robić to, rapować do muzyki tak naprawdę. No cóż więcej powiedzieć, no niestety rapowanie tylko dlatego, że popularne. No trochę mnie w sumie wkurza, w sensie nagrywanie Hot 16 Challenge, nie halenge. Bez takiej oficjalnej nominacji, w sensie nagrywanie Hot 16 Challenge tylko i wyłącznie po to, żeby były wyświetlenia. Przeważnie robi się to na odwal. Po drugie, robi się przeważnie to tylko z korzyścią dla wyświetleń, a nie po to, żeby zebrać pieniądze dla tych szpitali, pomimo tego, że to w sumie jest już Hot 16 Challenge skończone i wszyscy o brzydkiej 16 zapominają. I w sumie ja to widzę w ten sposób. Ktoś robi badziewny Hot 16 Challenge, ludzie od razu wyłączają. I ponieważ ludzie od razu wyłączają, to nie ogarniają, że to chodzi wszystko o to, że no, żeby wpłacać pieniądze na właśnie na fundację i że to jest w szczytnym celu. Więc jak niektórzy, którzy na przykład nie znają Hot 16 Challenge, włączą to i zobaczą, że to jest taki dla jaj, że to jest taki na odwal, to nie ogarną, że to jest po to, żeby pomagać ludziom. I to tak naprawdę rujnuje cały sens Hot 16 Challenge. Jak wiemy, że mówię raz challenge, chodzi o wymowę, kuźwa, raz jest amerykańska, a ta druga raz jest brytyjska, whatever, nie pisze się tego halenge. Bądźmy szczerzy, raczej się inni ze mną zgodzą, że na odwal. Dołączyłem na serwer dla youtuberów Dolina Śmierci, pierwszy odcinek. I tutaj znowu po raz kolejny, już nie tylko w sumie dźwięk z gry, ale też dźwięk innej osoby. Nie wiem, czy gadacie na Skype, czy rzeczywiście nawet jesteście w tym samym pokoju i nawet was wychwytuje mikrofon. Dlaczego to jest znowu na lewym kanale tylko i wyłącznie? Przecież to tak w łatwy sposób może naprawić w Audacity. Serio, naprawdę, pokażę wam, jak w łatwy sposób ogarnąć to w Audacity. Czyli przykładowo, nagram sobie coś w Audacity. Mam dwie ścieżki, klikam tutaj, rozdziel ścieżkę stereo. O, lewy kanał, to mam prawy kanał. Usuwam prawy kanał. Tu klikam i zmieniam tutaj, przeciągam i daję w środku. Potem cyk, eksportuj, zapisz jako WAW. To wszystko! Próbuję jakieś montaże robić, nawet przyspieszenia. Jeżeli chodzi o usuwanie szumu, mocno dźwięku ucina, ponieważ jest to również na lewym kanale, ja ledwo w ogóle słyszę, co ta osoba mówi. Zwłaszcza jeszcze w ogóle muzyka w tle. Muzyka w tle jest po to, żeby dać, kiedy nic się nie dzieje specjalnego. Na przykład właśnie jak są te przyspieszenia, timelapsy tak zwane. Albo jak jest na przykład szum w tle. Tak jak na przykład ja wstawiam jakąś cichą muzykę w tle, ale też nie za głośną właśnie, albo nie za cichą, żeby po coś ta muzyka była, ale żeby zagłuszała tło, a nie żeby zagłuszała mnie. A ta muzyka w tym momencie zagłusza ciebie, dlatego że ty jesteś tylko w lewym kanale, masz cichy mikrofon, masz włączone bardzo mocno usuwanie szumu i naprawdę ledwo co cię słychać. Już teraz tak patrzę, jak włączyłeś sobie staty. Intel Core i5-9400F, GTX 1660 Ti, masz lepszy procesor ode mnie. I może powiedzieć, że masz w miarę teoretycznie dobry komputer do grania i nagrywania. Ale skoro
ciebie, prędzej twoich rodziców stać na taki komputer, to czemu ci nie kupią po prostu mikrofonu za 200 zł? W sensie naprawdę już wystarczy, że tutaj sobie klikniesz, już tutaj masz mój film z mikrofonem za 200 zł. To jest wręcz cały zestaw mikrofonowy i on w zupełności wystarczy, żeby przynajmniej mieć minimalnie dobre audio na YouTubie. Również pragnę zauważyć, że montować jakoś przynajmniej umiesz. Jak nie ty, to inna osoba. Więc czemu ta osoba nie ogarnie tego dźwięku również, żeby był lepszy? Przynajmniej, żeby był na środkowym kanale, a nie tylko na lewym. Tak niewiele brakuje, ażeby co najmniej dwukrotnie sobie ulepszyć jakość filmu. Już pomijając fakt, że komputer gamingowy i grasz w Full HD, ale nagrywasz 720p i to jeszcze z miarę niskim bitrate'em, co oczywiście również mówię, da się naprawić, tylko zdecydowanie trzeba po prostu chcieć popatrzeć na zwykłych poradnikach na YouTube, jak to zrobić lepiej. Ksiom, nie wiem jak to się czyta, to jest literówka, czy specjalnie taka chińska wymowa. Filmów mamy tylko 6, ale jak widać tutaj po procentach to raczej dobre są lajki, więc możemy się spodziewać czegoś minimalnie dobrego, więc włączmy sobie pierwszy lepszy film, sprawdźmy co tu się dzieje. Aha, super. Panie Chrom, czy chciałby mi pan coś powiedzieć o tym kanale na dzień dobry? W dzisiejszym odcinku... Jesus. Syntezator mowy Iwona i to jeszcze z obniżonym głosem. To były kiedyś czasy. I tak samo wiecie, no offense dla Xayo, ale Izak lepszy. Xayo plus 2. Smutny Xayo. Traci widzów łopato, streamy z Lola. Puszczę na podwórkach! To są prawdopodobnie jakieś po prostu ze streamów wycinki zmontowane trochę. Takie jakby chciały być family moments, ale... Coś tam wychodzi, ale może za mało montażu, szczerze mówiąc. Naucz się trochę bardziej montażu, więcej montażu, trochę dowol, więcej na pewno shotów i by to zdecydowanie śmieszniejsze. Tak leciutki potencjał, ale to trzeba naprawdę chcieć i zapieprzać. Jeszcze jeden film sobie włączmy, zobaczmy co to się ogarnia. Przełomowy numer w twojej karierze to? Okej, okay. To jak jesteśmy przy ocenianiu, to w bifie SB Mafia kontra reszta świata, kto na razie prowadzi? A z tych, co żyją? Czy... Tak, żyją, nie żyją. Nie żyją, nie żyją, to nie żyją. Kazik kiedyś rapował, że wszyscy artyści to prosto... Zgodzisz się z tym? Białas, tak. Okej, okay. No i to były najgorsze pytania. XD! Mówię, jest trochę potencjał, ale trzeba naprawdę robić zdecydowanie jeszcze śmieszniejszy, jeszcze z większą ilością montażu, to więcej osób obejrzy, więcej osób będzie mieć z tego bekę. Nieszczęśliwy świat Gumbola natomiast, ja oglądałem kiedyś Gumbola, nie wiem, czy to będzie takie fajne. Wraz z odświeżonym mikroprocesorem i zintegrowaną sztuczną inteligencją, skąd się tam wziął, lol? Bobert. Nie z przeszłość i przyszłość zderzą się, by określić teraźniejszość. Co teraz umiesz? Disa, zwisa, orga. Co jeszcze? Moja kamera ma nowe filtry. O, o, pokaż! Ha, ten dorabia niezłe fryzy. Jeżeli chcesz robić takie tak zwane YouTube poop, czyli robisz dosłownie kupę z filmów youtuberskich, żeby robić po prostu jakieś śmieszne, kompletnie odwalone montaże, no to tym jest właśnie nazwa. Śmiesznie dowalone montaże. Tutaj jak sobie parę rzeczy dokleisz tak naprawdę, no to niezbyt dużo się to dzieje, no. Powiem tak, to jest na średnim poziomie, w sensie to nie jest badziewie, ale zdecydowanie mogłoby iść w górę, jeżeli po prostu, no, więcej robienia coraz lepszych filmów i sobie ćwiczenia oczywiście robienia tych właśnie tego typu filmów. Zabierz go! Zostaw kamerę! Zostaw kamerę i chodź tutaj! Jeszcze się dopustowało? Co nam się odwala? To ile to kosztowało tak w ogóle? Łyźwa kamera w ile? 240p? A ile to kosztowało? Aha, no to fajny stream. I kolejny stream. Ta fuck? Jesus! Tym razem jakiś streamer, tym razem odwalony. Go XLR widzę w tle. Statyw Rode PSA1, mikrofon Shure SM7B. Zna się na tych rzeczach, nie? Sek kamsy, no. No. I w sumie to tyle tak naprawdę znowu z tego filmu, więc no to samo co było wcześniej, tutaj jeszcze w sumie dodam jedną rzecz. Jeżeli w tych czasach ma być coś właśnie w tych montażach śmieszne, to to musi być szybkie. Takie nie srutu tu przez cały czas zawsze,
ale po prostu szybkie, że czasami nawet co kilka sekund, albo wystarczy, nie wiem, 15 sekund, a jak przez minutę nic specjalnego się nie dzieje, no to nudy. Ale ogólnie lub dalej sobie po prostu ćwicz takie montaże. Karldzz, czy Karldzz, jaka jest prawidłowa nazwa? Sprawdźmy sobie ten pierwszy film, Przegląd Szamba. Ciekawe jakiego Szamba i jak bardzo je przejrzysz. Dzień dobry widzowie, nazywam się Karldzz. Aha, on tam wypowiada to tak szybko, Karldzz, to po cholerę jest tam... L. Wiedzę, że to nie jest hejt ani propagowanie nienawiści. Jest to konstruktywna krytyka, recenzja filmu, nie wiem jak to nazwać. Ciekawie się zapowiada, mikrofon nie jest super zły, mógł być lepszy, ale najważniejsze jest to, że mogę go zrozumieć, muzyka również nie jest za głośna, nie ma zbyt dużo szumu. Jak na razie miary dobrze, tylko no warstwa wideo trochę średnio jak na razie. Upata to 12-letnia dziewczyna o nazwie Emilka, która mieszka w Mielcu. Skoro podałeś miasto, w którym mieszka, to może od razu daj swoim widzom numer karty kredytowej jej matki. Pociśnięty! Kurde, już lubię tego dzieciaka. Poza tym w tym filmie nie było żadnych argumentów. 90% filmu to przypierdalanie się o to, jak... O, jeszcze przechnął, nie wolno. Od razu przed filmem zachęcam cię do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz zostawienia subskrypcji. Oczywiście, że branie łapki w pierwszej sekundzie. High quality commentary. Powiem tak, montaż zdecydowanie by się lepiej przydało na pewno. Coś lepszego niż zwykły film w tle i przez cały czas przybliżający się i oddalający się ten sam obrazek, który w dodatku chyba nie jest poprawnie wycięty. Plus jeszcze było trochę zbyt dużo, zbyt długich pauz, które trzeba by było na pewno wycinać, żeby zachować spójność, bo tak tu trochę nudy i trzeba czekać, aż będzie kolejna kwestia. Ale kurde, powiem ci tak, rób dalej filmy i na pewno zdecydowanie bardziej próbuj ogarnąć ten montaż. Jeżeli będziesz wtedy na wystarczającym poziomie i zrobisz wtedy nowy kanał, to kto wie, może będzie zajebiste komentarze tak naprawdę. Czasami były nawet trochę śmieszne te komentarze, przyznam się. Więc mówię, no ciężka praca, widzę tu potencjał. Sam obraz, to na pewno trzeba dużo czasu poświęcić. No i na koniec, no gdzie jest Przegląd Szamba, kuźwa? 30 lipca 2020 jest 6 października, gdzie jest Przegląd Szamba? I w sumie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wasz kanał nie pojawił się w tym odcinku, to prawdopodobnie pojawi się w następnym. A jeżeli tego następnego nie chcecie przegapić lub nie chcecie przegapić innych fajnych filmów, które pojawiają się w środę i sobotę, to zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem. To tam macie przykładowe inne fajne filmy do oglądania. Zapraszam na mojego Facebooka, link w opisie. Jeżeli ten film się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym filmie albo o kanałach w tym filmie. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał i zostać wymieniony na następnym filmie, to zapraszam do donatowania w linkach w opisie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych produkcjach.